dotarliśmy na Kopernikon, on jest tam z tyłu. Zresztą to pewnie już wiecie, bo raczej czołówka o tym mówiła i opis filmu o tym mówił, i wszystko o tym mówiło. I musimy znaleźć sobie jakieś fajne miejsce, żeby wam pokazać, co to jest ciekawego, a żebym nie musiał po prostu stać z wyciągniętą ręką z kamerą, bo to mnie jednak trochę ogranicza. No jak już do Torunia dotarliśmy, to możemy się pochwalić rzeczami, które otrzymaliśmy na start konwentu, które każdy uczestnik otrzymał po odebraniu swojej akredytacji. Była tam smycz wraz z identyfikatorem, to jest identyfikator, maskotka konwentu. Tutaj można było wpisać swoją ksywkę albo swoje imię, albo tak jak w przypadku akredytacji mediowej, ja wpisałem nazwę naszego portalu. Ale fajna też rzecz jest bardzo z drugiej strony. Kiedy zamówimy sobie coś w tych 5 punktach gastronomicznych, to każdy z nich przybije nam pieczątkę w tym miejscu z tyłu. No i za ilość tych pieczątek możemy potem otrzymywać specjalne nagrody. Z tyłu znajduje się jeszcze kod QR, dzięki któremu możemy brać udział w tych wszystkich pokazach zamkniętych, na które trzeba się zapisywać, takich jak sesje RPG czy LARPy. Poza tym identyfikatorem otrzymujemy jeszcze oczywiście pakiet ulotek innych konwentów zaprzyjaźnionych, które się odbędą w niedalekiej przyszłości, tu akurat z Warszawy, czy miejsc w Toruniu, które warto jest odwiedzić. To jest spoko rzecz, żebyśmy mogli sobie wiedzieć, gdzie chcemy pójść, jeżeli jesteśmy w Toruniu po raz pierwszy. Ja na przykład jestem. Dwa takie pliki w górze. To jest pełny oraz skrócony informator konwentowy. I to jest istotne, bo to z jednej strony jest mega przydatne, ale z drugiej strony jest kompletnie też niepotrzebne i wprowadzające chaos. Nie zrozumcie mnie źle, to jest mega spoko, że w takiej wielkiej książce, dość grubej, ile ona ma? 180 stron i w tych 180 stronach możemy przeczytać takie skrócone opisy każdego punktu programu, każdego dnia, kiedy co się znajduje, kto mówi, o czym mówi i tak dalej i tym podobne. To, na co chcecie iść na konwent, najlepiej jest sobie albo obmyślić dużo wcześniej i już iść z gotowym planem, albo, tak jak ja, w końcu zdecydowałem iść na żywioł i po prostu iść tam, gdzie to wygląda ciekawie, a nuż się coś fajnego przytrafi, a jeżeli czegoś nie widzieliście, to widocznie nie było wam to pisane, bo to... Ja spędziłem nad tym chyba z godzinę i to jest nierealne, żeby to wszystko przejrzeć, żeby to wszystko wybrać, a później okazuje się, że nagle 5 jakichś świetnych punktów programu odbywają się w tym samym czasie, albo zaplanujecie sobie wszystko po kolei, jedno, drugie, trzecie, czwarte i okaże się, że musicie biec z jednego punktu Torunia do drugiego w przeciągu, nie wiem, 10 minut, bo za chwilę pokaz się zamknie i trochę głupio jest w środku wykładu wejść komuś, kto mówi. Zdecydowanie nie polecam takiego wybierania sobie rzeczy i próbowania dostosowania się do takiego grafiku, bo na 99% wam się to nie uda. To jest taka moja porada. Są tutaj oznaczone wszystkie ważne punkty programu Kopernikonu. Są tutaj oznaczone również wszystkie spalnie. Gdyby ktoś nie wiedział, nie umiał się poruszać po Toruniu i nie miał ze sobą na przykład GPS-a, to zawsze może z takiej mapy skorzystać. Ona jest zawsze pod ręką i to bardzo pomaga w wielu, wielu miejscach. No dobra, to omówiliśmy sobie wszystkie grafisy, które dostaliśmy. A teraz może wreszcie wybierzmy się na ten konwent i zobaczmy, co takiego ciekawego dla nas przygotowali. Lecimy! Jest jeszcze przed 12, a ja próbuję nie tracić czasu i biegnę do pierwszego liceum ogólnokształcącego, gdzie znajduje się panel poświęcony głównie grom RPG. Zanotować na przyszłość? Cosplayerzy myślą, że im się robi zdjęcia, a nie ich nagrywa. Ja nagrywam, możesz się ruszać. Trzeba zainwestować w jakiś znak albo coś takiego. No halo, znowu jesteśmy w tym super miejscu, gdzie wtedy jechało tyle samochodów i nie mogłem do was mówić normalnie, tylko musiałem krzyczeć, ale teraz na razie nic nie jedzie. A nie, znowu jedzie. No a ja byłem właśnie na konkursie cosplayów i to jest genialne to było. Bardzo serdecznie witam wszystkich na konkursie cosplay na Kopernikonie 2018. Wielkie brawa! Koleś, który przebrał się za Pennywise'a. Moim zdaniem i zdaniem większości publiczności powinien to wygrać. Wygrała dziewczyna, która przebrała się za Annę
tą z Wiedźmina, nie wiem, nie pamiętam jej nazwiska. Ale i tak moje serce skradł ten młody, który był Punisherem. Dzieciak ma potencjał. Mamy też tutaj coś takiego jak książkobranie, albo book crossing, jak kto woli. A jak to działa? Po prostu, jeżeli mamy ze sobą jakąś książkę, taką, którą przeczytaliśmy, albo której nie chcemy, to odkładamy ją na miejsce, dzięki czemu mamy wolną rękę, aby wziąć sobie kolejną książkę, którą możemy sobie spokojnie w domu przeczytać. I w taki sposób szerzymy sztukę czytania. To fajnie jest jednak mieć co przeczytać, na przykład jak się jedzie gdzieś daleko na Śląsk do domu. A to jest dobra wymiana. To był naprawdę dobry film. Polecam. Tam byli delfini. Teraz wszyscy wychodzą, a ja im jest światło. A im zadałem pytanie. Na YouTubie dobrze się sprzedaje komedia, a jak oglądałem Wasze Niebo, to bardzo mi się spodobał ten wątek dramatyczny. Pytanie tylko, czy będzie więcej takich dramatów u Was na kanale, czy tylko komedia i śmieszki? Nie wiem. Z naszego punktu widzenia, to wiesz co, my na pewno będziemy się starać trochę bardziej odciążać te tematy, bo mamy wrażenie, że przez ostatni rok dosyć sporo było poważnych tematów i słusznie, bo uważamy, że, no, że wiesz, no, jakby to nie jest tak, że usiedliśmy i pomyśleliśmy, dobra, w tym roku robimy poważne rzeczy, tylko po prostu takie były te historie, takie były te odcinki. I na pewno nie będziemy uciekać od tych tematów, ale chcielibyśmy troszeczkę je oderzyć, znaczy spróbować może wrócić troszeczkę do lżejszych tematów. Czy nam się to uda, to nie mam pojęcia, bo tak naprawdę, wiesz, zawsze to jest już kwestia tekstu, tego jak później gramy na planie. Lubimy się, wiesz, dać ponieść po prostu, wiesz, nie chcemy tego planować, że ten odcinek na pewno być śmieszny. No nie, jeżeli nagle czujemy, że kurczę, lepiej zagrać to w ten sposób, bo po prostu lepsza będzie dzięki temu historia czy odcinek, no to wiesz, to nie ma co się ograniczać, tylko zrobić to tak, jak czujemy, jeżeli wyjdzie coś poważniejszego, no to dobra. I w taki sposób oto zakończyła się moja przygoda z Kopernikonem. To był mój pierwszy konwent, więc może teraz parę słów do kamery, do Was na temat tego, co sądzę, jak mi się podobało. No i moim zdaniem było super. Te konwenty to jest świetna rzecz po to, aby poznać wielu nowych ludzi, wiele ciekawych punktów widzenia, wiele ciekawych rzeczy się dowiedzieć na prelekcjach, zobaczyć, zakupić jakieś pamiątki, poznać Toruń, który jest pięknym miastem. No więc, jeżeli tak miałbym w jednym skrócie powiedzieć, czy ten wyjazd uważam za udany, czy za nieudany, to z całą pewnością był to wyjazd udany. A ja bym chciał Was z tej strony pożegnać w tym filmiku i zaprosić do śledzenia naszego kanału. To jest kanał portalu fabularny.net. My teraz będziemy wrzucać tutaj takie materiały z różną częstotliwością, ale mam nadzieję, że jak największą. Właśnie takie materiały z konwentów, różnych innych wydarzeń poświęconych fantastyce. No i przede wszystkim będą tu się również pojawiały sesje RPG, które sobie również w wolnym czasie rozgrywamy. Także jeżeli jesteście chętni na tego typu rzeczy, to jak najbardziej Was zapraszam. Róbcie te wszystkie dziwne YouTube'owe sprawy, które trzeba robić, jakieś lajki, udostępnienia. Wy wiecie, o co chodzi, więc róbcie to, co trzeba. No i cześć, bawcie się, na razie.